Nazywano go bestią. Mordował, bo lubił patrzeć, jak umierają. Przerażająca historia skorpiona. Napisano o nim książki, powstały filmy dokumentalne, a nawet wystawy. Paweł Alojzy Tuchlin, pseudonim Skorpion, bo o nim mowa, był jednym z najbardziej brutalnych morderców kobiet w historii Polski. Zabijał, bo jak mówił, lubił patrzeć, jak umierają. To na nim wykonano przedostatnią karę śmierci w Polsce. W grudniu przypadają smutne rocznice jego mordów. To w grudniu zabił 2, spośród 9 swoich ofiar. Irena, Anastazja, Alicja, Cecylia, Grażyna, Wanda, Halina, Bożena, Jolanta. To imiona jego ofiar. Kobiet, które brutalnie zamordował. Najmłodsza Irena miała zaledwie 18 lat. Najstarsza, Alicja, 35. Zaatakował też 11 innych, ale te przeżyły, poważnie je okaleczył. Skorpion, najbardziej brutalny seryjny zabójca kobiet? Ataki miały podłoże seksualne. Tuchlin zaczepiał kobiety w ustronnych miejscach i pokazywał im swoje przyrodzenie. Kiedy go wyśmiewały albo były przerażone, atakował. Tuchlin grasował w Gdańsku, w okolicach Starogardu Gdańskiego, Skarszew i Tczewa, a także na terenie ówczesnych województw, Elbląskiego i Bydgoskiego. Skorpion podczas wizji lokalnej pokazywał, jak atakował kobiety. 21. Skorpion podczas wizji lokalnej pokazywał, jak atakował kobiety. Pierwszą zamordował Irenę. Był 9 listopada 1979 roku. Milicja mogła ująć sprawcę już wtedy. Pod Gdańskiem zaatakował 18-letnią Irenę H., a w rzece Radumi obok miejsca napadu zgubił narzędzie zbrodni, młotek. W metalu wybity był napis ZNTK, czyli Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Milicja otrzymała listę osób pobierających narzędzia, ale nie było na niej Tuchlina. Prawdopodobnie magazynierka przeoczyła go i nie odnotowała w książce, lub też młotek został przez Tuchlina skradziony. Pracował tam zaledwie 2 tygodnie. Morderca atakował kobiety głównie młotkiem. Podobno lubił patrzeć, jak umierają. Obuch młotka był owinięty bandażem, ponieważ, jak później wyjawił morderca, młotek ziębił go w brzuch, gdy nosił go w spodniach szukając ofiar. Kolejnych 5 kobiet zamordował w 1980 roku. Rocznica ostatniego w tamtym roku zabójstwa przypadnie 12 grudnia. To tego dnia zamordował w Gdańsku 30-letnią Wandę K. To mama 8-letniego chłopca. O 5 rano wyszła z domu do pracy w sklepie spożywczym przy ulicy Kartuskiej w Gdańsku. Nigdy tam nie dotarła, po drodze została zaatakowana. W 1981 roku zabił jedną kobietę, zabił w Gdańsku 19-letnią Halinę. 8 grudnia minie 39 lat od jednego z najgłośniejszych i najbardziej brutalnego zabójstwa Skorpiona. W Skarszewach zaatakował 24-letnią Bożenę. Młoda kobieta o 20.30 skończyła pracę. Chciała szybko wrócić do domu. Po śmierci ojca pomagała mamie w opiece nad swoim rodzeństwem. Morderca kobiet wpadł dopiero w 1983 roku. W samochodzie znaleziono młotek z krwią ofiar. Skorpion uderza ją w głowę na chodniku, przeciąga przez jezdnię na drugą stronę i wraca jeszcze po torebkę, która wypadła Bożenie z ręki.
W tym czasie dziewczyna odzyskuje przytomność, próbuje wstać. Oprawca zadaje jej kolejne ciosy i przerzuca przez murek, za którym zaczyna zdzierać z niej ubranie. Bożena próbuje się opierać, bronić, rozwścieczony Tuchlin zadaje jej kolejne ciosy. Kiedy ucieka, kobieta jeszcze żyje. Tuchlin podczas ogłoszenia wyroku w sądzie w Gdańsku. Usłyszał wtedy, kara śmierci. W aktach sprawy napisano, że próbowała ostatkiem sił wzywać pomocy, nikt jej nie słyszał. Dopiero kilka godzin później znajduje ją trzech mężczyzn, wzywają karetkę, ale Bożena umiera. 6 maja 1982 roku Tuchlin zabija po raz ostatni. Jego ofiarą była 19-letnia Jolanta. 6 stycznia 1983 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku powołano specjalną grupę pod kryptonimem Skorpion. Skorpion skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w areszcie w Gdańsku. Paweł Tuchlin został zatrzymany 31 maja 1983 roku, miał wtedy 37 lat. Wpadł podejrzany o kradzież drewna. W czasie przeszukania, w jego gospodarstwie znaleziono ukryty w bagażniku samochodu młotek, na którego trzonku znajdowała się krew ofiar. Kiedy przeprowadzano z nim wizję lokalną w Skarżewach, omal nie dokonano na nim samosądu. Wszystkie jego ataki miały podłoże seksualne, ale swoich ofiar nie gwałcił. Zaspokajał się dotykając ich. Tuchlina powieszono 25 maja 1987 roku. 5 sierpnia 1985 roku sąd w Gdańsku skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie 25 maja 1987 roku w areszcie śledczym w Gdańsku. Tuchlin był dwukrotnie żonaty, miał dwóch synów. Podobno tuż przed wykonaniem kary z jednym z nich długo się żegnał, tuląc chłopca w ramionach. Pochowano go w tajemnicy, nieoficjalnie wiadomo, że leży na cmentarzu ostowickim w Gdańsku jako osoba NN.